To jest Minecraft. Po głowie chodzą mi tylko diamenty. Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj cofamy się w czasie do momentu, w którym narodził się Frizz, w którym narodził się Palion i w którym narodził się Wojan. Ponieważ właśnie dzisiaj te trzy sale porodowe są przed nami. Oczywiście nie będzie porodu, bo bez przesady. Po prostu zrobimy tak, że cofniemy się w czasie do momentu, kiedy oni narodzili się w Minecraft. I jak wyglądały ich sale, prawda, no ich narodziny i tak dalej. No zobaczycie zresztą na filmie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, znaczy praktycznie codziennie, bo to jakby prawie codziennie, bo czasami się zdarzy taki dzień, w którym po prostu nie wrzucę filmu, ale zazwyczaj są filmy, więc warto subskrybować. I też 10 stycznia przypominam, że o 19:15 jest premiera nutki, premiera mojej nuty minecraftowej, tutaj z okazji 2 lat nagrywania, więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to powinien to zrobić, bo wtedy będzie na bieżąco, a myślę, że to jest bardzo warto. Dobra, uwaga, jesteśmy, prawda, w szpitalu, piękny szpital, ja wam tutaj aż podejdę, patrzę do okna, mamy piękny widok tam na jakieś inne rzeczy, a tutaj przed nami jest, są trzy sale, jest sala Frizza, jest sala Paliona i sala Wojana. To nas dzisiaj czeka, więc uwaga, wchodzimy do Frizza, może na początek do Frizza wejdziemy, zobaczmy co tutaj się kryje. Okej, mamy jakąś taką żółty kolor, nie wiem dlaczego żółty kolor, ale żółty kolor w ogóle mi się nie kojarzy z Frizzem, ale nieważne. Dobra, zobaczmy, tu jest jakaś tabliczka, jest jakieś zadanie. O, jest Frizz! Jest, halo? Halo Frizz? Gugu gaga. Jakie zdjęcie Frizza w ogóle? Co jest grane? Dobra, Frizz, ja słyszałem, że tutaj sala porodowa, ja tutaj muszę jakieś zadanie, tu widzę, że jest napisane. Pomóż małemu Frizzowi policzyć pieniądze. Frizz, gdzie masz te pieniądze? Gdzie są pieniądze do policzenia? Powiedz mi. Gdzie są pieniądze, które mam... pieniążki? Tak, pieniążki do policzenia. Gdzie są? Powiedz mi, gdzie są pieniążki do policzenia? Tu na tablicy? Na tablicy czy gdzie? Nie siadaj na wózku inwalidzkim. Czekaj, gdzie? A może w tym sejfie tu? Patrz, tu jest jakiś sejf. No, tu mam wejść do sejfa? Ej, gramy w berka? Nie, nie chcę grać teraz w berka. Ała, nie! Frizz, nie! No zostaj! Nie, 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 nie uciekaj! Frizz, nie uciekaj, nie uciekaj. Proszę wrócić z powrotem do sali. Ja tutaj aż muszę zrenderowanie zmniejszyć, bo mam lagi. Frizz, proszę wrócić z powrotem na salę. Jaki mały Frizz. Chodź tutaj, wracaj z powrotem. Mamy policzyć pieniądze, takie było zadanie, więc musimy to zrobić. Uwaga, chodź nauczyć się liczyć. Ej, czy tu są pieniądze w tym sejfie, bo ja już nie wiem. Mogę tam wejść? Talk? Dobra, talk, dobra. O kurde, patrz, tu jest złoty przycisk twój. I napisane Frizz. Ale jazda, dobra, czekaj. Dobra, musimy policzyć pieniądze. O, dobra, widzę. Musimy liczyć niestety ten. Dobra, słuchaj, Frizz, ja tutaj to zbieram wszystko. Będziesz zaraz dodawał, przygotuj sobie liczydło jakieś, dobra? Przygotuj sobie, żebyś miał na czym liczyć, bo ja tutaj zbieram całe złoto, żebyśmy mogli to pięknie... Aha, dobra, ja już nawet chyba wiem, ile tego jest, bo to jest tak jakoś idealnie się złożyło. Dobra, uwaga, podaję ci. Musisz 64 pomnożyć razy 3. Czy tak? No, już wiesz, ile to jest 64 razy 3? Napisz mi, ile to jest. Jakie 2? 64 razy 3. To masz 192. 192 plus 1. 193. Tyle tutaj jest tego złota. Oddaję to oczywiście w twoje ręce. 193 złota. Proszę bardzo. To jest wszystko twoje. Ale złota, jej. No jest bardzo fajnie. A tu masz złoty przycisk. Widzisz, Frizz? No nie wiem, czy ty wiesz, ale ty jesteś, że mamy Frizz, ale to jest w przyszłości. Ty będziesz w przyszłości miał złoty przycisk i będziesz popularnym youtuberem w Polsce. Wiesz o tym? Ja zostanę... No, będziesz youtuberem, naprawdę, tak jak ja. Tylko w sumie byłeś wcześniej niż ja. Ale cofnąłem się w czasie. To jest niesamowite. No i będziesz miał złoty przycisk i zrobisz ekipę. I do tej ekipy zaprosisz... mnie, Dave'a i Bzyka, wiesz? Tak wpływa na twoją psychikę. W przyszłości tak będzie. No, ekipy dodasz mnie, Dave'a i Bzyka, dobra? Super będzie? Obiecuję, że tak zrobisz? Co? To będzie super? No jasne, że będzie super. No i fajnie. No i super. No dobra, słuchaj, Frizz. Policzyliśmy pieniądze, masz tutaj swój złoty przycisk, więc wszystko jest w jak najlepszym poziomie. Będziemy się bawić w berka. Będziemy się cały czas bawić w berka. Będziemy cały czas bawić się w berka. My będziemy gonić, a uciekać będą nam pieniądze, dobra? Będziemy gonić pieniądze, będziemy gonić za zielonym. Może tak być?
Albo diamenta, no dobra, ja chcę diamenta, no masz diamenta? Ty jesteś tak, no w sumie ty masz kurde 193 sztabki złota, a jesteś taki mały. Ja mam tobie dać, ja nie mam nic przy sobie, totalnie jestem bez niczego, jestem pusto. Ja ci dam złoto, no ty bogaty jesteś, no, nie? Czekaj, musimy tutaj, a nie mam tabliczki, żeby napisać, dobra. Ty musisz się nauczyć liczyć, no przecież ja się muszę nauczyć liczyć, to ja cię tutaj policzyłem ci te pieniądze. O, masz tabliczkę, dobra, no to będziemy liczyć w takim razie. To czekaj, tutaj musimy zrobić działanie piękne. Patrz, robimy tak. 64 razy 3 tam było, plus 1. Takie jest tutaj działanie. I to równa się 64 razy 3, to jest 192 plus 1. To się równa, prawda? A tu jeszcze powinniśmy zrobić tak, takie działanie. Bo tu, tak, to się równa i robimy tutaj 190... O kurczę, czekaj, bo sobie, tu, o... Zminimalizowałem sobie Minecrafta, wrócił 193. O, patrz, widzisz? Widzisz, jak tu umiem liczyć? 909 razy masz 10 sekund. Co? Nie, to jest nie do obliczenia. No jak ja mam to policzyć? Nie, dobra, 10 sekund. Okej, dobra, uwaga, będę to liczyć. Dobra, czekaj, tu i 3 w pamięci. Tego się nie da policzyć, bo nie ma takiej skali w kalkulatorze. Dobra, mam odpowiedź. Kalkulator mówi, że to jest 1E18. Uwaga, widzisz? To jest odpowiedź. A ty nie umiesz takich rzeczy, skąd, jak, no... Trudno, takie jest działanie. Dobra, Fritz, słuchaj, policzyliśmy pieniądze, dysponuj tymi pieniędzmi dobrze, naucz się dobrze dysponować pieniędzmi, tak, byś mi później mógł na starość wiele oddać, więc wiesz o co chodzi, nie? Dobra, trzymaj się, ja lecę w takim razie do następnej sali zobaczyć, co się u reszty dzieje, a ty poucz się matematyki. Dobra, na razie, pa, pa. Dobrze, a więc przyszła pora na kolejny wybór. Palion czy Wajan? Myślę, że wybierzemy na start Paliona, idziemy do... O, Jezu, leży palionowy świr. Jakie zdjęcie znowu? Co jest grane? Witam, Palion. Witam, ale, witam bardzo serdecznie. O, tu jest kolejne zadanie, dobra, zanim przejdziemy do zadania, powiedz mi, jak się czujesz? Powstałeś, tutaj jesteś na świecie, twoje narodziny, bardzo, prawda, super fajne, i tu piękne zdjęcie, tak będziesz wyglądać za kilka lat, a jak będziesz tak wyglądać, to mniej więcej w tym okresie jakoś poznasz mnie. Jak się z tym czujesz? Cieszysz się, że mnie poznasz, jak będziesz tak wyglądać jak ten? Znaczy już mnie poznałeś w sumie. Tak? Cieszysz się? Super, super fajnie. Dobra, słuchaj, mamy tutaj tak, mamy zadanie. Tu w ogóle, a to jest twoja nuta, którą wypuścisz, z okazji... Z braku okazji. Po prostu wypuściłeś nutę. Nazywała się ona kolorowe. Wpływam na twoją rzeczywistość. W przyszłości będziesz kolorowy, naprawdę. A po prostu tutaj zresztą też ja jestem, ten w kominiarce, widzisz? Też tam jestem. Kolorowe, no. Ej, co to ty? Nie intruz. Dobra, nie, schowaj ten miecz. Czy ten... Kurczę, tą wykałaczkę. Dobra, zadanie. Musisz przynieść Palionowi mleko i go nakarmić. Jesteś głodny, mordo? Mordo, jesteś głodny? Dobra, lecę w takim razie ci przynieść mleko jakieś. Tylko skąd ja to mleko ogarnę? Umieram z głodu? To chodź, idziemy po jakieś mleko, ta stołówkę. Może zejdziemy na dół, może tam jest jakaś stołóweczka czy coś. Chodź, zejdziemy na dół i... Dobra, czekaj, nie, ty się nie zbliżaj tam. O, tu jest jakieś wiadro, dobra, słuchaj. Lecę ci po mleko, zostań tu, nie wskakuj, bo jak wpadniesz do lawy, to będzie problem, okej? Okay? Nie rób tak, nie rób tutaj, zostań. Dobra, uwaga, skaczę tu. Chłop, jeden skok. Tu drugi skok. Tu drugi skok. Tu trzeci. Tu czwarty, dobra, jest gitara, uwaga, tu muszę teraz przejść na spokojnie. Tu otwieramy, napełniamy mleko. I uwaga, już idę z mlekiem, prawie wypiłem to mleko sam. Nie mogę zamknąć furtki, dobra, wow, oj, niebezpiecznie. Ej, co ty robisz? Wracaj z powrotem. No i zestresowałeś mnie. No nie, proszę, przestań się palić. Nie, Palion, wracaj z powrotem. No nie, idź tu, cofaj z powrotem. Palion, nie, kurczę, no nie przestanę się palić, dobra, przestałem. Cofaj z powrotem, ja też już wracam. Ja chcę, no to wracaj z powrotem i tam ci dam. Wracaj z powrotem, błagam. Odwróć się i wróć. Dobra, tu. Co?
tu się wydarzyło? Dobra, ale to nie mogłeś wcześniej powiedzieć, że masz takie tutaj udogodnienia. Dobra, masz tutaj, pij mleko. Pij mleko, niech ci dobrze służy. Tu i chodź, wracamy z powrotem na salę. Nie możesz tak tutaj po szpitalu chodzić sam. Chodź. Jak mało, no to daj mi jeszcze to wiadro. Ogarnę ci jeszcze, ale już więcej nie może być, bo też się przejesz i co wtedy będzie? Wtedy nie będzie dobrze. Patrz, zrobimy tak, tu. Up, dobra. Okej, okay, idę. Proszę bardzo. Co? O, jaki dostałem kilof. Dobra, skąd ty masz takie rzeczy? Ej! Dobra, dzięki, mam kilof, fajnie, diamentowy kilof. Ja chcę tą... Nie, no, będziesz kiedyś... Kiedyś będziesz dużym youtuberem, kupisz sobie krowę, dobra? Weź sobie tutaj tą wodę i chodź, idziemy z powrotem. Albo nawet nie bierz tej wody, idźmy po prostu z powrotem. No dobra, chodź, wracaj z powrotem na salę, bo już tutaj, prawda, za długo spędzasz poza salą. Proszę cię z powrotem położyć do łóżka. Późna pora, trzeba iść spać, słyszysz? Co robisz? Ale wielki szpital, ty, wielkie gwiazdy rodzą się tylko w wielkich szpitalach. Chodź tutaj, tu, proszę się położyć do łóżka. Dobrej nocy życzę, ja lecę dalej, bo czeka mnie jeszcze Wojan. Muszę zobaczyć, jak wyglądało jego życie na początku. Dobra, a ty się trzymaj, do usłyszenia, masz ten snopsiana tutaj, jakbyś sobie chciał się przytulić do niego. A ja lecę do Wojana, papa, trzym się, pozdro. Dobra, i wchodzimy do Wojana, pum, pozdro, dzień dobry. O kurcze, ile przycisków, co jest grane. Ej, upaliono, w ogóle nie było tych przycisków, ale dobra. O, jest tu Wojan, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojanie, witam bardzo serdecznie. Jak tam u pana jest, prawda, jak się pan trzyma? Bubu, webu, jakie webubu? Nie webubu, tylko Wojanowice. Dobra, słuchaj, witam się bardzo. O, tu jest znowu zdjęcie pięknego Wojana. Piękna koszulka, Wojan Team. A tu biceps, ile w bicku? Powiedz, ile w bicku? Co, Wojanowice, co to? A, bo ty jeszcze nie wiesz, bo ty za 50 cm w bicku. Dobrze, patrz tutaj. Tu jest zapowiedź twojej przyszłości. Będziesz miał 3 kanały. Jest jeden złoty przycisk, to jest przycisk twojego kanału Wojan, na którym ostatni film pojawił się z jakiś prawie rok temu. Proszę tam, Wojanie, wróć. Nie zaniedbuj tego kanału, jak będziesz już duży. Tu jest twój drugi kanał, Wojan Games. Wojan Games oczywiście pięknie prosperuje. Jest cudownym kanałem, prawda? Ponad 1 000 000 subskrypcji, również dlatego 2 złote. A tu jest trzeci kanał, Wojan Plus. Plus Wojan, który nagrywa Roblox. I w tym Robloxie czujesz się jak ryba w wodzie. To jest prawda, to są 3 twoje przyciski. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy ten przycisk, jak jest złoty. Mam nadzieję, że ozłocisz go, ja cię kręcę, szalone. No jasne, że szalone, a parza, tutaj jest twój team. Wojan Team. Piękny Wojan Team, będziesz miał takie logo. I tu patrz, tu będziesz miał też takie koszulki, jak tu masz, bo to jesteś ty z przyszłości. Patrz jaki przystojny, jak będziesz. Widzisz to? Będziesz sobie normalnie w parku sobie zdjęcia będziesz robić, bo co? Bo możesz, bo cię stać. Bo możesz sobie robić zdjęcia w parku, łej. No jasne, że tak. A ty masz, no ja też mam taką koszulkę, bo mi dałeś. I powiem ci, powiem ci więcej, daj, jak będziesz starszy, to daj mi więcej. Dobra, nieważne, patrz, jakie 10 sekund, ja nie mam, ta koszulka niestety jest w pranie. Patrz, to jest jakieś ten, zadanie, znajdź zabawkę Wojana, którą, ty zgubiłeś jakąś zabawkę? Czekaj, bo tu zadanie twoje, ja się skupiłem na twoich koszulkach, a tu twoja zabawka została zgubiona, musimy znaleźć twoją zabawkę w takim razie. Dobra, to czekaj, idę zostań tu, nie płacz Wojan, zaraz znajdę tę zabawkę, dobra, idę poszukać zabawki. Halo, gdzie, na dole? Nie, na dole już byłem, to musimy, tu jest, są schody na górę. Dobra, szukam zabawki. O nie, ile skrzynek? Nie, no nie gadajcie, że teraz muszę wszystkie przeglądać, czy tutaj cokolwiek jest. Nie płacz, Wojan. No nie, Wojan, szukam już tutaj, szukam dla ciebie tej zabawki. No nie, czy ona tu gdzieś będzie schowana? Ja nie mogę, zajmie mi to wieki. To mi zajmie wieki, ale mam speeda tutaj, dobra. Tu sprawdźmy, musimy to mniej więcej, żebyśmy później nie powtarzali w tym samym miejscu. Dobra, tutaj też nie ma, tutaj też nie, tutaj też. No nie ma tutaj zabawki. No gdzie ją Wojan, ale ją schował, ja nie mogę, dobra. Gdzieś musi być, nie, Wojan, nie płacz, spokojnie. Będzie zabawka, twoja maskotka z Wojan Teamu będzie. Chyba ją zgubiłeś, tak mi się wydaje. Dobra, coś było? Nie. O! Zabawka Wojana, mam, dobra, Wojan, biegnę, Batmana masz, ja nie wiem, mogłeś powiedzieć, że Batman. Szybciej go znalazł. Patrz, mam, nie, Wojtek, proszę tu wrócić, patrz, jest zabawka. Tu masz zabawkę, proszę cię bardzo. Twoja zabawka, tu. Dobra, muszę tutaj zostawić to jakoś, żebyś nie wyskoczył. Tu bierzemy to, uwaga, tak.
Robimy tak. O, teraz zabezpieczyć to trzeba. To jest ta zabawka, dziękuję. No proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Niech ci ta zabawka pięknie służy, zabawka Wojana, twój ulubiony Batmanik, prawda? No i tyle w sumie. Ale jest uper zabawka, a gdzie ona była? Na górze w skrzynkach. Bardzo dużo skrzynek tam było. Bardzo ciężko było znaleźć, ale mi się udało. Dobra, słuchaj Wojan, życzę ci wszystkiego co najlepsze. Żebyś dorósł, był świetnym youtuberem, żebyś miał więcej takich, żebyś z tych przycisków mógł normalnie sobie dom zbudować. Kto mógł mi ukraść? Nie wiem. Nawzajem szczypsony. O, dziękuję ci bardzo. Trzym się, prawda, dorastaj pięknie, pij mleko, tak jak Palion, pił też mleko, ty też pij mleko, trzym się, papa. No dobra, widzowie, no tak to wyglądało. Pierwsze kroki, które stawiały na tym świecie Freeze, Palion i Wojan, no, zostały stawiane, a ja tymczasem, no dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Siemano kolano, jeszcze napiszę. Siemano kolano, Wojan. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Pamiętajcie o nutce z teledyskiem, która pojawi się 10 stycznia o godzinie 19:15. Wojan, przecież się ze mną pożegnać, dobra, trzymajcie się, papa, elo, cześć.